Good evening, ladies and gentlemen. My name is John Kaczmarek. Really, Kaczmarek. Thank you very much. I've come here all the way from University of Michigan. My maternal grandmother was Polish, you see. Kaczmarek. So I am happy to be able to tell you about Budorygum, about the beginnings of your beautiful city, settled centuries ago on an ancient fort over the Oder River. Nie się rozumiem, kurwa! Po amerykańsku to w Ameryce to można mówić! Ktoś tu rozumie coś? Wytłumaczyć biednym ludziom trzeba! Niech tu nie będzie na tureckim krężaniu siedział! Bardzo przepraszam. Przepraszam Państwa bardzo. Proszę Państwa, jest bardzo ważna uwaga. Rzeczywiście za chwileczkę zaprosimy tutaj na scenę pana tłumacza. Widzę, że Państwo też są zadowoleni, że będzie tłumacz, proszę Państwa, no więc zaraz przyjdzie tłumacz. Proszę Państwa, jeszcze przy okazji jedna bardzo ważna informacja. Chciałabym powiadomić Państwa i powiedzieć, że oczywiście lunch będzie podany, z tym, że w porze lunchu, czyli właśnie to jest taki właściwy moment, który Państwo wyczują, powiemy Państwu, to jest ten moment i runą Państwo w tamtym kierunku. I wówczas będzie lunch, chociaż oczywiście nie dla wszystkich. Chciałabym od razu, proszę Państwa, powiadomić. Widzę, że jest pełna akceptacja segregacji. Proszę Państwa, chciałabym... Bardzo ważna. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Proszę się nie śmiać, bo to są bardzo, bardzo poważne sprawy. Ja muszę to z Państwem ustalić, bo inaczej nie pojedziemy dalej. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Wszyscy ci Państwo, uczestnicy konferencji, którzy mają żółte plakietki, to bardzo prosimy w porze lunchu, kiedy ten moment nadejdzie, że o, patrzymy, jest lunch, to właśnie w tym momencie bardzo prosimy, żeby osoby z żółtymi plakietkami zostały na miejscu, dobrze? Druga rzecz, proszę Państwa, no cóż, zapraszamy w takim razie teraz na scenę. Tłumacza jest to Joe Pesci z Melbourne, Australia. Zapraszam. Witam, witam. Witam! Moja babka od strony dziadka była z Wrocławia, dlatego bardzo się cieszę. Tłumacz, że... kurwa, a nie o babce opowiadaj! Kogo to obchodzi? Ja. Pan John Kaczmarek, jest nice to meet you, powiedział, że nazywam się John Kaczmarek. Przyjechałem z Uniwersytetu w Michigan. Moja babka od strony matki była Polką, dlatego cieszę się, że będę mógł Państwu opowiedzieć o Budorygum, o początkach Waszego pięknego miasta posadowionego wokół antycznej przeprawy przez Odrę. Budorygum, the earliest known name for Rocklaw, was actually a greeting used by its pious inhabitants in their settlement on the Oder. It was the first of its kind, a dance rhythm that was also the name of your town. A więc Budorygum to pradawna, prapiastowska nazwa Wrocławia, a także pozdrowienie piastowskich mieszkańców grodu nad Odrą, a także pierwszy w świecie zapis rytmu tańca, będący jednocześnie pozdrowieniem. Yeah, of course, yeah. We can find the same rhythm in many later musical works, for example, Bolero by Maurice Ravel. Boom! Budorygum, Budorygum, Budory, Budory, Budorygum. Yeah. Ah, brawo. Yes. Później pojawiło się w wielu utworach muzycznych, na przykład w Bolerze Maurice'a Ravela, jako Bum, Budorygum, Budorygum, Budory, Budory, Budory... Gum. Gum. Yeah. Prosimy o prezentację. Thank you.
Przepraszam bardzo. Proszę państwa, czy... Proszę państwa, ja bardzo proszę o uwagę tych państwa, którzy mają zielone plakietki. Uwaga! Wszyscy państwo, którzy mają zielone plakietki, uwaga. Przepraszam. Uwaga. Australian technologies made an incredible discovery. Incredible discovery. Recently. Tak, z Australii przyjechałem ja, żeby przetłumaczyć wam, co mówi z Ameryki gość o waszym budorigum, więc kontynuuję. It appears that the first Australian immigrants came from Rocklow. Trzeba wiedzieć o odkryciu tym, którego etnolodzy z USA niedawno dokonali, a dotyczy miasta, które ma co nie miara zalet, ale największą z nich jego nazwa jest. Śpiewajmy ją. Budorigu, budorigu. They saw a man in Australia playing the pipe. So they greeted him with the name of their town. Proszę państwa, ja bardzo proszę. A my ci państwo, którzy mają zielone plakietki, proszę pamiętać o lunchu, dobrze? Bardzo proszę pamiętać o lunchu. Tabuny ludzi stąd wybrały się tam, do australijskich bram. I każdy chciał powitać je tym słowem, które świetnie śpiewa się nazwą swego miasta. Widział coś, choćby grającą rurę. Myślał sobie, zanim dowiem się, co to jest, zaproponuję nazwę swą. W końcu można słów poszerzać sens, rurę nazwę więc. Budorygu! This greeting was adapted in contemporary Australia. Whereupon it started to evolve. Australijczykom spodobało się to i efekt dzisiaj taki jest, że przez setki lat słowo budorygu nieco się pozmieniało, ale jeszcze wciąż. Słowa, które brzmią jak rap. Piastowska nazwa, ale odczytana w smak. Kangury, koalasy! Więcej tych słów, co korzeń mają w budorygu. A rodowód wzięły znak odrzański. Zatem wnioski stąd oczywiste są. Thanks to our modern historical awareness, we can! We can, with all confidence, say that Australia was a colony
of Rocklaw. Australia!